Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam, co takiego dodała i zmieniła ostatnia aktualizacja oraz pokażę wam, jak działa miecz w grze. Zanim zaczniemy, to chciałbym wam przypomnieć, że nadal trwa konkurs organizowany przez naszą ekipę youtuberów i HyperX. Do wygrania jest sprzęt przekraczający wartość 5000 zł oraz parę innych nagród. Aby wziąć udział, wystarczy, że wejdziecie w link w opisie i wykonacie wybrane zadania. Im więcej ich wykonacie, tym większe szanse na wygraną. Powodzenia! A wracając, to dopiero co w życie nie wszedł sezon 7, a już Epic po niecałym tygodniu na świat codzienny wypuszcza nową aktualizację z kolejną porcją nowości. W tym tygodniu na pole bitwy Battle Royale został dodany tzw. Infinity Blade, czyli broń biała klasy mitycznej, która występuje tylko w jednym egzemplarzu co mecz. Wraz z tą aktualizacją góra lodowa zaczęła się topić, co odkryło część zamku i plac, na którym w kamieniu spoczywa Infinity Blade. Aby zacząć nim siać zniszczenie, jako pierwsi, najpierw musimy przeżyć taką oto animację. Jak już nam się uda go przejąć, to otrzymujemy pełną ilość zdrowia i dwa sposoby ataku. Pierwszy z nich graczom zadaje 75 punktów obrażeń i niszczy wszystkie struktury na uderzenie, a drugi to skok, którego lądowanie jest bardzo destrukcyjne, a dlatego graczom w zasięgu uderzenia zadaje 25 punktów obrażeń i odrzuca ich. A nam ten atak może zniwelować obrażenia od upadku. O. Jest, dobra. Please. O, tyle? Ale myślę, że będzie jakaś ten... animacja. Jak przy wyciąganiu tamtego stąd. No dobra. Mam 200 hapa. Boom! Poza tym, gracz, który posiada w swojej dłoni miecz, ma maksymalny poziom zdrowia i osłony ustawiony na 200. A do tego, nieustannie mu się regeneruje 1 punkt zdrowia na sekundę lub osłony, na tej samej zasadzie co siorb. A gdy kogoś wyeliminujemy, to dostajemy od razu 50 punktów zdrowia. Mając w naszym ekwipunku miecz, możemy także budować i zbierać materiały. I poruszamy się o wiele szybciej niż zwykły gracz. Minusem za to jest to, że nie możemy trzymać w naszym ekwipunku żadnej innej broni, czy nawet amunicji. Niestety nie otrzymujemy full zdrowia, gdy podniesiemy miecz po kimś, ale nie musimy za to oglądać tej przedługiej, ale bardzo fajnej animacji. Dobra, to był chyba zły pomysł. O, what the fuck? Chodź tu, chodź tu. Oj, ciu. Jeśli chcecie się złapać za tą zabawkę, to najpierw postarajcie się o zwykłą broń, aby wyeliminować resztę lub dobić posiadacza miecza. Inaczej będzie wam bardzo ciężko. Ta aktualizacja wprowadziła też parę innych zmian. Pasażerowie samolotów od teraz będą otrzymywali obrażenia po zniszczeniu się ich pojazdu. Do tego, nareszcie, naprawiono błąd, który powodował, że gracze dalej biegli po śmierci. W trybie kreatywnym za to, także są parę zmian. Jeśli mamy prywatność ustawioną na prywatną, to nikt nie będzie mógł dołączyć na naszą wyspę bez zaproszenia. Naprawiono też garść błędów, zmieniono niektóre słówka, aby łatwiej było zrozumieć interfejs, pojawiło się też parę nowych zestawów elementów i urządzeń. A dokładniej, generator przedmiotów, do którego możemy wrzucić przedmiot, który się później będzie pojawił raz na jakiś czas, oraz tak zwany checkpoint, na który jeśli wejdziemy podczas minigry, ustawi się jako nasze miejsce odrodzenia, co będzie przydatne w różnych minigrach escape'owych. Epic pracuje także nad systemem udostępniania swoich wysp przy użyciu kodu do użycia, ale na razie udostępniać swój kod mogą tylko niektórzy członkowie wesprzeć twórcę. W
Centrum Trybu Kreatywnego pojawiły się też wybrane przez Epic Games gotowe mapy wybranych twórców. Do tego każdy dostał dodatkową wyspę, nazwaną The Block, na której jest to samo pole do budowy, które jest na karkołomnym kinie, co ułatwi pracę chętnym do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. I to w sumie tyle z tych najważniejszych zmian i nowości. Nie dostaliśmy żadnych nowych skinów czy emotek, przynajmniej takich nieukrytych, więc ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Wójcie Bojowym!